Zaskoczeni po próbie przerwy. Udało się tak. Z kibiców też. Że po próbie na przerwy udało się tak pojechać, nie wiem, uczynić, ale bardziej testować, walczyć o wyniki. Drodzy Państwo, niezłe testy w Świdnicy. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w klasie piątej, a zarazem trzecie. W klasyfikacji klubowej dla Automobil Klubu Galicyjskiego. Barwa. Załoga numer 117, a przed nami załoga numer 118, Adam Palej i Michał Dulcewicz. Jesteśmy po mecie rajdu świdnickiego, niesiesz dwa puchary. Które miejsce w klasie, czwarte, w generalce? Czwarte w generalce i drugie w klasie, z tego co wiem. Jak cały rajd poszedł? Jakieś były przygody? No, byłem w szoku na pierwszym odcinku, bo nowym autem jechałem i dopiero zaczęliśmy ustawiać zawieszenie. No i jak okazało się, że wygrałem ten pierwszy przejazd, no to odpuściłem, bo chciałem zdobyć metę. To było dla nas, jak, żeby zrobić jak najwięcej kilometrów, najważniejsze, prawda? No i w międzyczasie bawiliśmy się ustawieniami, bo dopiero się uczymy tego auta. No i nie zawsze wychodziło to na dobre. Ale ogólnie jest bardzo dobre, bardzo jestem zadowolony z tego wyniku i widzę, ile jeszcze pracy jest przed nami, przed kolejnymi rundami, bo też chcemy je jechać. Dziękuję bardzo. A jaki plan na przyszłość? Kiedy jedziecie? Co jedziecie? Następne rajdy. Następne rajdy jedziemy. Na ile starczy, zobaczymy. Może w międzyczasie znajdziemy jakiegoś jeszcze sponsora i pojedziemy wszystko do końca, bo chcielibyśmy jechać wszystko do końca, do Cieszynki. Dzięki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Hej.